Witam Państwa serdecznie, ten mroźny zimowy poranek. Mam na imię Łukasz Bartkowiak, jest to seria Etnoblog. W dzisiejszym odcinku chciałem Państwu przedstawić teorie i rozważania na temat złożonych systemów. Mam dzisiaj rekwizyt, jest to kalafior. Kalafior jest wspaniałym modelem złożonego systemu. Jak widzimy, kalafior składa się z wielu elementów i każdy jego mniejszy element przedstawia większą część. Każda większa część przedstawia, jest obrazem, mniejszym obrazem całości. Tak samo całość jest odwzorowaniem mniejszego elementu. Dlatego jest to bardzo wdzięczny przykład modelu złożonego. Trochę sałaty mi wyleciało. Starohinduskie, greckie, ogólnie wiele kultur świata uwielbia analogię do olbrzyma, z którego ciała powstał świat. Z jego kości powstały góry, z jego ciała powstała ziemia, jego układ krwionośny stworzył rzeki i oceany. Takiej samej analogii starsze ludy, niczym jak w matrioszce, symbole mają wiele poziomów, wykorzystuje ciało olbrzyma do tłumaczenia funkcjonowania społeczeństwa. Usta olbrzyma są niczym kapłani, jego umysł niczym mędrcy, silne ramiona są niczym żołnierze, a łydki są niczym rolnicy zaopatrujący całą społeczność w dobra. I kalafior.